Jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do wojny? To pytanie, które za chwilę Dorota Gawryluk zada gościom swojego programu. Dorota Gawryluk, Lepsza Polska. Dorota Gawryluk, dobry wieczór. Witam Państwa, naszych widzów i witam studentów Uniwersytetu Warszawskiego w naszym studiu. To było specjalne powitanie, bo przecież dla tych młodych budujemy lepszą Polskę. Obiecałam, że w nowym programie zajmę się tym, co najważniejsze dla Polaków i że będziemy rozmawiać o konkretach. Chyba wszyscy się zgadzamy, że nie ma teraz ważniejszego tematu niż nasze bezpieczeństwo. Politycy mówią już otwarcie, że grozi nam wojna. Mówi tak nie tylko amerykański prezydent i amerykańscy generałowie, premierzy Szwecji czy Finlandii, ale też polscy politycy. Większość już nawet nie pyta, czy grozi nam wojna, ale raczej kiedy. Za 3 lata, rok, a może miesiąc. Jeśli ktokolwiek uważa, że Putin zatrzyma się na Ukrainie, zapewniam, że nie zatrzyma się. Epoka powojenna minęła. Żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej. Dziś jesteśmy mniej bezpieczni niż byliśmy 5, 10 czy 15 lat temu. Jeśli tak, to nie możemy marnować już czasu i nie chodzi tylko o wojsko i zakupy broni. Dobrze, że politycy o tym rozmawiają, jak ostatnio w Waszyngtonie, ale to tylko jedna strona medalu. Musimy też być przygotowani jako społeczeństwo. A jak to wygląda? Nie mamy obrony cywilnej, nie mamy schronów, nie mamy spójnego systemu ostrzegania, spójnego systemu szkoleń, nie umiemy nawet opatrywać ran. Nie mamy też rzetelnych informacji. Na czym my faktycznie stoimy, jeśli chodzi o poziom naszego bezpieczeństwa? O to właśnie zapytam naszych ekspertów, moich gości. A są to, proszę Państwa, wybitni eksperci. Generałowie Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, człowiek, który zna wojsko od podszewki. Witam Panią, witam Państwa, dzień dobry. Generał Bogusław Pacek, osoba, która zna się na obronności jak nikt, edukował wojskowych i cywilów, był doradcą ministrów polskich i ukraińskich. Ale proszę Państwa, są też z nami praktycy. Starszy brygadier Dariusz Marczyński, wieloletni dowódca akcji ratowniczych, teraz w MSWiA zajmuje się nową ustawą o obronie cywilnej, co nas bardzo interesuje. I Paweł Nawal-Mateńczuk, były żołnierz Gromu, wieloletni uczestnik misji bojowych w Iraku, Afganistanie i wodach Zatoki Perskiej. Witamy.